Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z Path of Exile i teraz przenosimy się na kolejną arenkę. Już pomiędzy zdążyłem przerobić sobie skrzynkę zakładki, także myślę, że będzie ok. Dźwięk mam nadzieję, że jest dobry, jakby coś nagrywam raz po raz, także nie zdążyłem przeczytać żadnych komentarzy, o ile jakieś się pojawiły. I jakby to jest nadal ten sam dzień, minęło tylko jakieś 3 minuty od zakończenia poprzedniej nagrywki. Także przenosimy się na The Mudflats, czyli bagniste płaszczyzny i mamy znowu June do pogadania, czyli będzie znowu budynek jakiś. Find the Immortal Syndicate Supply Caravan somewhere in the Mudflats. Czyli mamy znaleźć karawanę z zaopatrzeniem syndicate'u i pewnie ją pokonać, pewnie ją zniszczyć. Przebiegniemy sobie na szybciocha tutaj. Już od razu zdradzę wam sekret. Na tej arence jest dodatkowy quest, nie tylko niebieski. Niebieskie questy jest napisane optional, można by było go nie wykonywać, natomiast ja będę z wami wykonywał te questy wszystkie. Zobaczycie, jakie nagrody są za nie i będziecie mogli sami zdecydować, czy warto wam robić quest, czy nie. Będę tłumaczył przy okazji dodatkowe rzeczy, robiąc te questy. O, od razu trafiliśmy bossa. Może u was być troszkę w innym miejscu ten boss, bo mapy w PoE się zmieniają. Każdy może rozgrywać na mapce troszkę inaczej wyglądającej jakby. Jest kilka template'ów tych mapek i możecie dostać różne. Natomiast jak widzicie, moja mechanika aktualnie, mój build działa na tej zasadzie, że mogę sobie biegać i strzelać w te potworki, nie raniąc się niepotrzebnie. Nie dając jakby ranić się niepotrzebnie. Niszczymy sobie tych przeciwników. Jak widzicie, mamy wykrzyknik na mapce, ale ten radar jest strasznie wielki. Czekajcie, zaraz może coś zdziałam z nim. Nie pamiętam, czy się dało coś robić z radarem. Jest strasznie przybliżony, to jest mało wygodne. Halo, halo. Czy to jest w opcjach? User interface? Map zoom? Tak. Tu oddalimy sobie, bo to jest niepotrzebne mi aktualnie. Map transparency mógłbym zrobić bardziej przejrzystą, natomiast mi się podoba nieprzejrzysty. I mamy land transparency jeszcze, jak widzicie, czyli góry i inne rzeczy, to ja lubię mieć na 0, bo to jest niepotrzebny detal graficzny. Także lubię mieć to też obniżone na 0 i zapiszemy sobie te ustawienia. Teraz mam kolejny level do rozdania, na pewno muszę tu rozdawać dalej, więc rozdam na ślepo. I jak widzicie, mamy wykrzyknik. Podbiegam, mamy Roa Nest. I podnosimy glif. Aktualnie odblokował nam się kolejny quest. Explore the Mud Flats. Trzeba podnieść 3 tego typu Roa Nestów, glify czy jakoś tak. I możemy przejść na kolejną mapkę. To jest taki quest, którego jakby nikt nam nie poinformował nas nikt o tym questie. Ale sami możemy go wykonać jakby nie przejmując się niczym. I wam także polecam jakby robić te questy. Wszystkie, które zobaczycie, wykrzykniki, to znaczy, że możecie to zrobić i nie ma sensu czekać, aż jakiś NPC-ek wam może powie o tym queście. Bo prawdopodobnie nie o każdym queście możecie się dowiedzieć. Rawhide Glows. Mamy wszystko, mamy. Brakuje nam aktualnie pierścionka i naszyjnika. Powinienem w sumie zbierać te wszystkie trzy linki, czyli trzy link, czyli trzy sokety połączone linkiem, bo można je przekolorować i bym używał ich, natomiast jakby nie mam waluty na to, żeby się bawić w przekolorowywanie i to jest jakby bezsensowne aktualnie dla mnie. Na razie i tak jesteśmy na tym etapie, że potwory nie stanowią żadnego wyzwania, więc mogę sobie odpuścić jakby szukanie albo na siłę kraftowanie itemków teraz, bo jeszcze te itemki są i tak słabe i one niewiele mi dają. Dobra, wchodzimy tu. No znaczy, no niewiele dają. Dają dostatecznie dużo jak na ten etap gry. O. Tak, jeszcze jeden potworek biegnie do nas, sobie go zabijemy. Wchodzimy na Fleeted Pool i tu mamy do wykonania A Dirty Job, ten quest opcjonalny. W nim chodzi o to, żebyśmy oczyścili całą arenę. Kill all the monsters in the Fleeted Pool. Czyli po prostu biegniemy sobie. Czwórkę użyłem, czyli Quicksilver Flaska. Widzicie, biega, lata dookoła mnie taki biały duszek. I w tym momencie biegam szybciej. To pomaga, żeby szybko arenki pokonywać. Jakby nie tracić czasu zbędnie na to, żeby no, biegać powoli. Później warto mieć w butach movement speed jeszcze, ale to o tym później. Jakby postaramy się zdobyć takie butki albo skrapcić je sobie. Natomiast na tym etapie gry musimy radzić sobie tak, jak możemy.
Póki co, jak widzicie, idzie całkiem sprawnie. Na razie i tak te czyszczenie mapek jest proste. Jakby nieważne jaki build macie, to i tak różnice w czyszczeniu nie są tak wielkie. Jak widzicie, mamy Chromatic Orb i zaraz wam powiem, co on robi i jak go zdobyć poza dropem jeszcze. Mamy taki kolorowy orb, kolorowa waluta, taka pomazana, jakby zielono-czerwono-niebieska. Reforges the color of the socket of sockets on an item, co oznacza mniej więcej tyle, że można przekolorować sobie sokety na itemku, na losowe. To jest największy jakby minus tego wszystkiego, że to są losowe kolory, czyli na przykład użyłbym na to, mógłbym trafić zielony, czerwony, niebieski, zielony, zielony, czerwony i tak dalej, i tak dalej. Jak zdobyć ten item poza dropieniem, tylko i wyłącznie go? Można wydropić itemki, które mają tak jak tu, czerwony, zielony, niebieski, ale muszą być połączone linkami, czyli czerwony, zielony, niebieski połączone. Wówczas, gdy sprzedamy taki item do sklepu w mieście, dostaniemy w nagrodę właśnie Chromatic Orba. Idziemy dalej, zaraz trafimy na bossa, będzie to nekromanta, który będzie wskrzeszał właśnie te... Mamy tu kadawrusa, nekromantę, wskrzesza nieumarłych i jest odporny na błyskawice. Można to wyczytać pod jego paskiem zdrowia. Jak widzicie, nie stanowi żadnego wyzwania dla nas, jest całkiem prosty do pokonania. Wymieniamy sobie nasz mana potek na lepszy i miałbym tego skinning knife'a sobie podnieść i wymienić ten itemek. Tak, 30%, 30%, one są takie same, tylko ten ma, ten jest już na wyższy level, bo wymaga 5 level, także jest ok, żeby sobie je wymienić. Pamiętajcie właśnie o wymianie EQ na bieżąco, starajcie się wymieniać, żebyście nie mieli straty, oczywiście w miarę możliwości. Zaraz powiem, o co mi dokładnie chodzi. Dobra, już nie będę skillował w niego, tylko zacznę go bić autoatakami, czyli lewym przyciskiem myszy trzymałem na nim. Dobrze, teraz patrzcie. Mam zbroję, która wymaga drugi level. Można sobie jeszcze altem nacisnąć i zobaczyć dodatkowe informacje, typu na przykład, że Increased Evasion and Energy Shield mam 17, z przedziału mogłem trafić od 15 do 26, czyli trafiłem słabo i tak możecie sprawdzić sobie wasze statystyki, jakby itemka dodatkowo i możecie zobaczyć także item level, czyli czwarty item level. Im wyższy item level, tym lepiej, więc warto także na to zwracać uwagę. Tu mamy item level 5 i nasz przedmiot nie ma wymaganego levela, czyli można go ubrać od początku. Tu mamy required level 5 i nasza postać ma level 6, czyli jakby itemek jest na bieżąco. Jakbym używał cały czas itemów level 1 i bym miał powiedzmy 20-30 level, to miałbym ogromną stratę obrażeń, to znaczy moja postać nie robiłaby tyle obrażeń, ile powinna na danym levelu. Także warto pamiętać o ulepszaniu ekwipunku na bieżąco. Idziemy dalej, czyścimy sobie arenkę na spokojnie. Tutaj jakby nie ma pośpiechu na starcie gry, starajcie się jakby właśnie nie rushować, nie spieszyć się, tylko zrozumieć grę. Później już możecie oczywiście przyspieszyć sobie, jak będziecie grali po raz drugi, trzeci, rozgrywali podstawową kampanię, ja już znam te levele na pamięć, już tyle razy to robiłem. Jedyną nowością, którą tu spotykam, to są właśnie te nowe Immortal Syndicate mechaniki, których po prostu wcześniej nie było. Każda liga w PoE wprowadza coś nowego. Zawsze jest jakiś dodatek, są update'y skilli, zmiany skilli, rework skilli, także też PoE Grinding Gear Games wprowadza różne nowe rzeczy, różne nowości do gry, stara się urozmaicać tę grę. I tym razem ta mechanika wydaje mi się ciekawa. Przypomina trochę, z tego co można było zauważyć, mechaniki, jak to było, Nemezis z Władcy Pierścieni, tej nowej Shadow of Mordor bodajże to się nazywało. Chwilę miałem okazję pograć, także kojarzę trochę te mechaniki, natomiast nie wiem, jak rozwiązali to wszystko tutaj i jestem bardzo ciekaw tego wszystkiego. Mamy już podniesione dwa glify z trzech. Tak jak mówiłem, są trzy, a nie, trzy glify z trzech. No to idealnie. W takim razie, jak już wiem, że mam wszystkie podniesione, mamy tu wykrzyknik na mapce, jak oddaloną ją mam, to wszystko ładnie widać, że już odkryliśmy, gdzie jest przejście dalej. Zawsze wykrzykniki pokazują wam, co powinniście dalej robić, w którą stronę iść. Więc idziemy w stronę wykrzyknika, żeby już wydostać się z tej mapki. Możemy tu podejść i władować trzy glify w ścianę i przejście nam się otworzy.
Natomiast my jeszcze nie wychodzimy, bo wiemy, że gdzieś tutaj musimy znaleźć ten wóz z dostawą dla Immortal Syndicate'u, więc poświęcimy na to chwilę, poszukamy i zaraz z nimi powalczymy. Mamy już wskazaną miejsce, gdzie oni się znajdują. Także sobie zabijamy te potworki. Zaraz powinna do nas przylecieć ta pani. Tak, już jest z nami i walczymy z nimi. Tak, walczymy z nimi sobie na spokojnie. Jak widzicie, nie mam większego problemu z tym, bo mogę unikać ich ciosów. I nie muszę się przejmować tym wszystkim, że mnie mogą zranić, zabić czy coś, bo mogę właśnie odbiec sobie od nich, bić dalej na dystans i nie otrzymywać żadnych obrażeń. To jest bardzo wygodne. Jeśli gracie rangerem albo witchką, na pewno możecie w ten sam sposób walczyć. Dobrze. I tego, tak jak mówiłem, pakujemy do więzienia. Mamy go w więzieniu i przesłuchujemy go. O! Dropnęliśmy unikat. Jak widzicie, tak wygląda unikat na ziemi. Dodatkowo dropnęliśmy pas znowu z itemkiem. Czyli jak widzicie, nie trzeba było uwalniać go, żeby dropnąć itemek. Mamy Goldrima. Całkiem spoko itemek. Już wam mówię dlaczego. Znam ten item, już miałem go wcześniej. Zobaczmy sobie, na jaki item level 6, więc to jest słaby unikat, ale na starcie może jak najbardziej nam się przydać. Dostajemy 40 evasion rating, czyli dodatkowo do tego, co mieliśmy podstawowo, czyli było 19, dostajemy dodatkowe 40, czyli mamy 59. Dodatkowo znajdujemy o 10% bardziej rzadkie potwory, czyli 10% increased rarity of items found. To jest właśnie to, że znajdujemy rzadsze przedmioty. Mamy zwiększone rezystensy wszystkie o 39% i odbijamy 4% physical damage. Bardzo fajnie, że trafił mi się ten item, bo jakby już uproszczoną mam rozgrywkę w tym momencie. Nie wszyscy muszą mieć takie szczęście, więc nie patrzcie na to, że mi dropnęło wam nie i już macie pecha jakby. Tylko ja właśnie w tym momencie miałem ogromne szczęście. Teraz zagadamy sobie z nią i unveilniemy sobie ten pas. Zobaczymy, co nam da. 1% life regen na sekundę podczas działania flaszki, 6% plus 6 strange'a i dexterity, plus 6 cold and chaos resistance. Weźmiemy sobie resisty, bo to jest zawsze przydatne i zobaczymy zaraz, czy nasz pas jest coś warty, w sensie, czy jest lepszy od tego, który tu mamy. Co nam on daje? Reduced flash charges, maximum life, ten nam daje dodatkowy armor. 15, tu 19% obrażeń, strange, armor, life, maximum. Tu mamy maximum life identyczny, tu mamy dodatkowy resist na ogień. Zobaczmy sobie, jak nasze defy wyglądają. Jeśli zdejmę to, mamy wszystkich defów identyczną ilość. Myślę, że cold nam się przyda bardziej. Zaraz wam powiem dlaczego. Przejdziemy zaraz na arenkę, gdzie będą syreny, które nas zamrażają, używając swoich skilli. Myślę, że w tym momencie Cold Resistance jest przydatniejszy niż Fire Resistance, który nam się przyda dopiero prawdopodobnie w akcie drugim, albo trzecim nawet, ale raczej drugim. Albo nie, nawet tu jeszcze, tylko pod koniec aktu chyba. Teraz już nie powiem wam dokładnie, ale gdzie najpotrzebniejszy byłby ogień? Myślę, że na tych pustynnych pieskach, które podpalają, zostawiają Burning Ground, czyli to będzie jeszcze w tym akcie. Ale na razie nie. Także jeśli macie do wyboru, myślę, lepiej zostawić sobie Cold Resista, a najbardziej najlepiej będzie wam spojrzeć jakby na wasze defy, jak macie, jak to wygląda i starać się wszystkie jak najwyżej doprowadzić do 75%. Nie zwracajcie bardzo uwagi na Chaos Resistance, bo on jest jakby najmniej przydatny, najmniej istotny. Jak widzicie, zamiast wrócić od razu do miasta, poszedłem sobie tu dalej i mamy waypoint. Wygodnie możemy się przenieść do miasta bezpośrednio, nie przejmując się tym, że jakby mogłem użyć zwoju, portalu, polecieć do miasta i tak dalej, i tak dalej. Mogłem po prostu przejść na kolejną arenkę, bo już miałem ją odblokowaną. No tak, standardowo, pełne miasto, pełno graczy, serwery obciążone, więc są ściny w mieście. To jest akurat norma. Dobrze, i pas żółty sobie zostawię. Zostawię sobie pas żółty, bo z tego co pamiętam, z pomocą żółtych pasów można było robić pewien craft, który dodawał nam physical damage do broni. Więc zostawiam sobie to. A dodatkowo może nam się przydać jeszcze ten fire resistance, więc dlatego też przy okazji nie sprzedam tego.
No i jak widzicie, sobie odkładam dodatkową walutę, która aktualnie mi nie jest turbo potrzebna. Jedno, co warto nosić, to na pewno. Więc jeśli macie do wyboru, wam później powiem, jak będę już miał wszystkie 5 walut, które warto nosić przy sobie, moim zdaniem. Gdy już je uzbieram, pokażę wam dokładnie, o co mi chodzi. Teraz mamy kolejny skill do wyboru. Czy mój build przewiduje coś konkretnego, co powinienem wziąć teraz? Chyba nie, ale pewności nie mam, więc szybko ogarnę. Nie, na tym etapie mój build nie przewiduje nic, więc zobaczmy, czy coś ciekawego można sobie podnieść do expienia. Riposte? Nie. Orb of Storms mi się chyba nie przyda. Bear Trap nie, także weźmiemy coś i aktualnie mogę to nawet sprzedać, bo mi nie przyda się nic tych rzeczy. Sprzedamy sobie, najwyżej kiedyś kupię po prostu to samo, jeśli będę przypadkiem potrzebował. Nie jest to jakieś turbo drogie później kupować skille. Jak widzieliście, dostałem książkę, którą użyłem prawym przyciskiem. Była książka z pucharem narysowanym. I niektóre książki dają nam level. W tym wypadku nie dostaliśmy levela, a dostaliśmy refund pointsy. Czym są refund pointsy, to już wam tłumaczę. Można sobie nacisnąć na pasywkę. Refund passive sobie kliknąć i możemy odznaczyć dane punkty, które byśmy chcieli cofnąć. Oczywiście, jak widzicie, pointy nam schodzą i w tym momencie odzyskałbym punkty do rozdania, natomiast nie ma sensu aktualnie, żebym cokolwiek cofał. Jedynie używa się tych punktów, jeśli wasz build przewiduje zrobienie jednej gałęzi, która później nie będzie wam przydatna na jakimś etapie, więc możecie sobie je cofnąć i te kilka skill pointów rozdać na coś innego. Albo jeśli robicie sami i w pewnym momencie stwierdzicie, nie, jednak to nie działa, cofnę sobie kilka skill pointów. Także wtedy warto robić też questy dodatkowe na refund pointy, jeśli nie chcecie tracić czasu. Większość graczy nie traci, jak widzicie, oni sobie już tam szaleją, jak najszybciej expią, żeby jak najszybciej dotrzeć do endgame'u. Ja nie biorę udziału w tym wyścigu, także mogę na spokojnie z wami ponagrywać dla was odcinki, wam potłumaczyć trochę, a później założyć sobie dopiero moją postać, którą się pobawię. Chociaż na razie póki co całkiem przyjemnie się gra tą postacią. Jak widzicie, mam kolejny quest, Travel to Flooded Depths, i to jest quest opcjonalny, który zrobimy także. I Travel to Prisoner's Gate, także musimy przejść dalej przez te wszystkie etapy. Tu będziemy spotykać, tak jak mówiłem, syreny, które nas będą zamrażały i inne rzeczy nam robiły. Jak widzicie, kolejne waluty dropimy sobie, różdżki jakieś lecą. My nie potrzebujemy różdżki, my potrzebujemy broń, która zadaje jak najwięcej obrażeń fizycznych. Kraby, nie kraby. Kraby zabija się na dwa razy. One później przeżywają pierwszą śmierć i wychodzą ze skorupki i strzelają do was. Także zabija się je na dwa razy po prostu. Lecimy dalej. Tu już postaram się w miarę szybko przebiec, chyba że coś ciekawego się wydarzy. Tu, z tego co pamiętam, się trzeba było ominąć. Sobie po expie przy okazji jeszcze, aczkolwiek to nie jest jakby potrzebne mi w tym momencie, tylko dodatek, po prostu dodatkowe expy zawsze spoko. Jeśli się gra solo self-found, a najbardziej jeśli gracie hardcore tryb, warto zawsze mieć przewagę leveli. Warto jednak poświęcić czas wtedy i expić jak najbardziej, bo tryb hardcore polega na tym, że jeśli padniecie, wasza postać przenosi się na Standard League, czyli na tą ligę, która jest domyślną ligą, a nie ligą, która weszła aktualnie, czyli Betrayal. Dobra, w tym momencie mamy Skinning Knife'a, którego bym sobie wziął. Przełożymy swój skill i przełożymy na niego Ruthless Support Skill. I teraz mam jeden gem, który czeka nieużywany. Jeśli będę miał 3 link z dwoma zielonymi, jednym czerwonym, to właduję w niego jeszcze ten support na Poison, aczkolwiek nie jest jakby niezbędny. Teraz powinniśmy zadawać większe obrażenia ze skilla. Jak widzicie, kolejne gemy nam się levelują w miarę szybko. Widzę, że kolejna rzecz z Betrayal jest zaznaczona, więc podbiegniemy tam. Poleciał nam skill gem. Ja skill gemów nie podnoszę, jakby nie uważam, że warto nimi zawalać sobie skrzynkę. Niektóre skill gemy są dostępne tylko i wyłącznie z dropu i wtedy można się zastanowić, czy je podnieść, natomiast aktualnie jakby nie musicie się tym przejmować. Jeśli kiedykolwiek wasz build będzie wymagał skilla, którego można by dropić, to zazwyczaj jest to zaznaczone dosyć szybko i wtedy warto jednak nie dropić ten skill, a kupić go sobie na tradzie po prostu od innego gracza. Więc tak. Później w jakimś odcinku oczywiście pokażę wam, jak działa trade, ale nie tą postacią, bo tu gramy solo self-found, więc trade
jest dezaktywowany. Muszę rozdać kolejny skill level, czyli przechodzimy tutaj na triggery i lecimy dalej. Oj, coś mnie zbloczyło. Dobra. Kolejna karawana. Kolejna karawana, dostawy surowców, jakieś supply, zaopatrzenie i pokonani zostali. Także łatwo poszło. I teraz mamy zadecydować, co z tym panem sobie zrobimy tu. Tak jak ostatniego, właduję go do więzienia. Dwie tury pozostały tu, więc pakujemy go sobie. Tak, powiedział nam nawet, że nie chce, żebyśmy go zabili, tylko chce, żebyśmy go przesłuchali. A teraz powiedział, że nie powie nam nic totalnie. Więc okej, spoko. Zobaczymy. Wulshus niebieskie, Wulshus niebieskie. Pasują mi socket gemy takie... nie, jednak nie. Walić. Pomyliłem się, tu pasują nam. Copper Sword i on powinien działać z naszym skillem na spokojnie. Więc zaraz testujemy. Teraz co tu jeszcze mamy? Ten mi się nie przyda. Superior Skinning Knife. Może w sumie racja, weźmy go sobie. Coral Ring jak najbardziej, zawsze warto mieć biżuterię jak najlepszą możecie. W wypadku mojego buildu powinienem mieć Iron Ringi, nie Coral, ale jeszcze żaden mi nie dropnął, więc póki co korzystam z tego, co leci. I pierścień daje mi 25 max life i 1 do 2 damage od mrozu z każdym atakiem, także całkiem ok. Trzymam shift i sobie dwa naraz zidentyfikowałem. Ułożę sobie skille tutaj, źle nacisnąłem, tutaj na ten socket mamy już dany mieczyk i teraz użyjemy najlepszą broń jaką mamy, czyli ten dodatkowo daje nam mana regeneration rate i cold damage over time multiplier. Dobra, nic specjalnego, ale może być. Zobaczymy jak działa nasz skill teraz z miecza. Ile mocniej będziemy ranić, powinniśmy trochę mocniej ranić, bo miecz będzie miał większe obrażenia. O, jak widzicie, zabijam na hita ja aktualnie. Miecz ma zwiększone obrażenia, więc tak. Aha, odrobinę. Nie dużo, ale odrobinę. Dobrze, przedostajemy się dalej. Tak jak mówiłem, postaram się w miarę szybko przebiec. Biegniemy dalej tędy. O, żółty mobek. W zasadzie już można by było powiedzieć unikatowy mobek, bo jego nazwa jest brązowa. I jak widzicie, dropnął mi itemek, z moim filtrem jest zaznaczone od razu, że rzuca się w oczy, ma połączony socket czerwony, niebieski i zielony. W tym momencie jak go sprzedam, dostanę Chromatic Orba. Warto pamiętać o tych itemkach i warto je zbierać. Czy coś innego cennego poleciało? Nic cennego, więc biegniemy dalej i trafiliśmy na The Flooded Depths, czyli tam, gdzie możemy wykonać quest opcjonalny. Zaraz zobaczę, ile już nagrywamy, 22 minuty, także myślę, że zdążymy zrobić The Flooded Depths i dokończyć tu tą arenkę, czyli przebiec przez te tunele i znaleźć kolejny waypoint. Tyle myślę, że zdążymy zrobić w tym odcinku. Spike Bundle to mi się nie przyda. Tu biegniemy dalej, z tego co pamiętam wystarczy biec cały czas mniej więcej w jedną stronę, czyli po skosie. Musicie później sami ogarnąć, który skos to będzie. W tym wypadku raczej to będzie tutaj najszersza droga i będzie most, tak czy nie? Zaraz zobaczymy jak będzie wyglądało to. Tylko zabiję sobie te potworki, które mnie gonią aktualnie, trochę expa poleci. Zawsze warto pamiętać jednak o doexpianiu sobie, żeby nie mieć później problemów z tym, że coś nas zabija cały czas. Aczkolwiek to też jest często to, że giniemy, jest spowodowane brakiem resistów, małą ilością HP, więc to jest zwykle przez słabe itemki. Dobrze, przebijamy się dalej, tam będzie przejście, tu jest ten wąski tunel. Zobaczymy, to raczej tu powinno być, o ile się nie mylę. Nasz przeciwnik, którego mamy zabić, Dweller of the Deep, tak, tu będzie, już widzicie go, tu jest The Dweller of the Deep. Największy z krabów, które tu biegają. On może sobie też przyznać te kraby. Ma obronę na cold, dodatkową extra cold damage. A nie, że ja go extra ranię mrozem i coś tam było jeszcze chyba resist fire, o ile się nie mylę. Twig Spirit Shield, nawet go nie podnoszę, co prawda mógłbym i go sprzedać, ale nie będę sobie zawalał ekwipunku, jakby polecam wam też
patrzeć, bo wy z małą ilością zakładek, a domyślam się, że większość z was nie kupiła zakładek, bo żeby je kupić, trzeba wydać prawdziwe pieniążki, więc większość z was nie będzie miała, będziecie mieli tylko 5 podstawowych zakładek. Radzę jedną poświęcić na walutę i wszystkie inne tego typu przedmioty, a pozostałymi mądrze jakby rozporządzać. Ja po długim czasie teraz w końcu nabyłem zakładki dodatkowe i są strasznie wygodne. Także jeśli gra wam się spodoba, będziecie czerpali przyjemność z niej i jak najbardziej będzie wam... Jak będziecie dużo grali, będziecie mieli zawalone skrzynki, to jak najbardziej polecam wam kupić dodatkowe zakładki. Specjalnie na przykład na walutę, na fragmenty, tak jak ja mam te. Później możecie się zastanowić nad innymi, które uznacie za słuszne. Teraz pójdziemy w dodatkowe życie, żebyśmy nie mieli problemu z przeżyciem jakby walki z bossami, których spotkamy. Lecimy dalej. Dobrze. Zdradzę wam jeden sekret tu zaraz. Jak trafimy na to. Przynajmniej kiedyś tak było. Nie wiem, czy to nadal obowiązuje, ale raczej tak. Tylko to nie będzie tutaj. Trafiliśmy na ślepą uliczkę. To będzie tu, w tym miejscu. Musimy się tam dostać. I już macie, jakby zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Przejście na, żeby wydostać się z mapki tej, chodzi o to, że wchodzimy, bierzemy waypointa, przedostajecie się, jak traficie na ten most, który leci w górę, to wiecie, że to nie jest droga do Dweller of the Deep, bo przejście zawsze jest przed tym miejscem i nie wiem, czy zawsze w prawo, czy prawo lub lewo, ale zawsze przed. Więc jeśli zaczynacie wbiegać na most, a chcecie jeszcze zrobić Dweller of the Deep, to musicie z niego zbiec. Możecie użyć sobie tu portal scrolla, ale to nie do końca jakby to wam da coś. Bo jest mechanika, że możecie rzucić tu portal scrolla, przebiec sobie tu, wybiec tak jak ja teraz biegnę. Czyli... A te dodatkowe mechaniki może będę wam później pokazywał, to już przestanę wam mieszać w głowach póki co. Jakby ktoś z was chciał poznać szybszy sposób na przejście tych etapów, to mogę wam zdradzić jedną małą mechanikę, którą mógłbym wykorzystać nawet teraz, ale że trafiłem najpierw na Dweller of the Deep, czyli na zejście na Flood Depths, to nie musiałem tego robić. Dobra, mamy już drzwi narysowane, więc wychodzimy, bo już zbliżamy się do pół godziny nagrywania. Teraz przedostaniemy się jedynie do waypointa, który jest gdzieś w połowie drogi do kolejnej arenki. Także pobiegniemy sobie na szybko, pozabijamy wszystkie potwory po drodze i znajdziemy się już w mieście. Wtedy zakończymy ten odcinek. Co tu jeszcze mogę wam ciekawego opowiedzieć? No póki co niewiele się dzieje, zabijamy szkielety. Oczywiście buildy, które byście robili, typu Marudera czy coś z atakami melee, czyli wręcz, no mają problem, podbiegać muszą do każdego potwora. Dlatego większość graczy po prostu olewa te potwory i przebiega. Dalej, jeśli macie range build albo łucznika jakiegoś czy coś, to na pewno czyszczenie arenek sprawi wam trochę mniej problemów. Large life flaska sobie podniesiemy oczywiście. Czyszczenie arenek wówczas sprawia wam mniej problemów, bo nie musicie podbiegać do każdego poszczególnego potworka, więc na pewno idzie to sprawniej. O. No w moim wypadku też mam postać niby, która walczy wręcz, bo Shadow jest postacią, która walczy wręcz, ale nawet nie muszę męczyć się, żeby podbiegać do tych potworów, bo rzucam sobie sztylety, które atakują wszystkich przeciwników. To jest zawsze wygodne, żeby mieć jednak skill AO jakiś. I trafiliśmy na waypoint. Teraz przenosimy się do miasta, nie lecimy dalej. Lecimy na Lion's Eye Watch. Lion Eyes Watch. O, Lion Eyes Watch. I tak, co tu mamy ciekawego? Coś na sprzedaż może jest. Także przechodzimy do Nessy, sobie handlujemy z nią. Jak widzicie, tu mamy połączony czerwony, niebieski i zielony, żeby nie być gołosłownym. Sprzedaje, dostaje Chromatic Orba, także warto go zbierać tej temki. Sprzedaję wszystkie pozostałe mieczyki, żeby dostać chociaż scroll fragmenty, bo one są zawsze spoko, żeby ich mieć trochę. Później już na jakimś etapie przestaniecie oczywiście zbierać te wszystkie śmieci, bo już nie będziecie ich potrzebowali, natomiast na razie póki co ja na tym etapie nie jestem. Jak widzicie, wymieniłem sobie Life Flaskę na Large, bo już mogę go użyć. Na 6 level był, ja mam 8, więc na spokojnie mogłem sobie pozwolić na to. Sprzedam jeszcze tego flaskę, którego tu mam. I dostanę kolejny fragment scrolla.
Pakuję go do skrzynki i w tym momencie podziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli dotarliście do tego momentu, zostawcie łapkę w górę pod filmem, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie po więcej materiałów tego typu bądź innych materiałów, które pojawiać będą się w przyszłości na kanale. I to tyle na teraz. Pa, pa!